Witam w moim kolejnym odcinku na wsi. Tak jak pokazywałem w poprzednim odcinku różne rzeczy, to zaraz pokażę sobie w tym odcinku wiertarkę stołową. Tu mamy o niej takie o Erman. Wiertarka słupowa 240 V, 16 mm. Tu są przełożenia, nie wiem czy będzie widać, ale to nic. A więc tak. To jest osłona. Rozsuwana, możemy jeszcze rozsunąć tu do góry. Tu jest przekładnia paskowa. Widzę, żeby się otworzyło. No. O. Tu silnik napędza. To się kręci i to napędza jedno drugie. I tak. Jeśli teraz jest ustawione na najwolniejsze obroty, czyli że tak, patrzcie. Tu jest włącznik, jak coś dla uwagi. Czyli że tak chodzi. Z tego schematu wychodzi 580 obrotów na minutę. Maksymalnie 2650 obrotów na minutę. Jeśli ustawimy na najwyższy, czyli że tu, a tu będzie tu, na najwyższe, to wyjdzie, że będzie najszybsza, ale słaba. Jeśli coś się dłużej wierci, to ten pasek się grzeje. To jest oryginalny pasek, jakiś taki stare chińskie badziewie, kupione na rynku. I to trzeba otwierać ją pokrywę, bo się wszystko grzeje. A więc tak, dzisiaj zaprezentuję wam, jak się to wszystko działa, jak się to wierci tą maszyną. I tak, jeśli chcemy coś wiercić, zakupiłem sobie do tego komplet wierteł, tylko nie wiem nawet gdzie je schowałem. I komplet wierteł, który jest tak, do drewna, do plastiku, do metalu, cały komplet. A więc tak, już zamknę osłonę, to niech będzie otwarte. Kładę sobie deskę, o, deskę. Tu jest imiadełko, tak dla. O, tu jest imiadełko, które się kręci, to się przesuwa. Nie wiem, czy widać. Regulowany stół, o, górę, boki, pod kątem, można wiercić nawet. Jak podkładam deskę, nie zakręcam śmadu, tak się nie powinno robić. Nie wiem, czy mnie nie obróci, ale to nic. No to dobra, zamknę tą pokrywę. Zamknę tą pokrywę. To się nie chce zamykać, bo to jest... Dobra, niech tak nawet będzie. Tak, tu mam dwa guziki. Zero, czerwony, to jest wyłączanie. Ten wklęsły, żeby się nie włączyło, to jest włączanie. Silnik my zmienili, oryginalny był, to był taki słaby, że nie uwiercił drewna. Więc włączamy tym. Tu się kręci i wierci mięso, to przytrzymam ręką. Widzimy tak, to się wszystko działa. Dobra, to przewierciło szybciutko, ale... Więc tak... Przewierciłem sobie taką małą dziurkę. Nie wiem, to jest milimetrów, chyba z 5 czy ile. Więc tak, o, wierciło już cieplutkie. I tak, zapomniałem dodać tak, że tu są rączki, które opuszczają, wysuwają taki tłok. I tu jest miarka. Bo nie wiem, ktoś to już poprzestawiał, bo to było inaczej ustawione. Tu jest miarka. Jeśli opuszczamy, to idzie i jaką chcemy głębokość, taką nam wywierci. Maksymalnie wywierci na 5 cm. 5 cm. O, tu jest podziałka. Której nie widać na kamerze, to jest ciężko. O. Chcemy na 2 cm, to już sobie ustawiamy tu 2,5, jak chcemy. W tym przesuwamy, wysuwa się taki tłok. O. Tu jest taka gumowa uszczelka. Ona amortyzowała o uderzenia. No i chyba to by było na tyle. Deskę sobie schowam. I chyba w tym odcinku to by było na tyle. Jeszcze chcę to zamknąć, bo to jest ciężka masa, żeby to zamknąć, bo to ciężko się zamyka. Spróbuję to zamknąć. No nie, czy żeście ujrzeli, to jest dobrze. Dobra. Co tam jeszcze? Może bym sobie jeszcze...
O, tu mam chyba z tej samej firmy Eurotech. Tu jest Eurotech, tu jest Erman, to nie Inter, to jest inna firma. Taką szlifierkę. Ona ma obrotów. Gdzie to to pisze? 1450 W. W, przepraszam. 30 obrotów na sekundę. Tam jest podregulowane. No to tu jest włącznik, napisałem sobie 01, żeby wiadomo było co chodzi. Włączamy tu. No to uwaga. Wezmę sobie ten metal, żeby go przystygować. Dobra, wyłączymy. Zatrzymam ją, bo to straszne obroty ma. Widzicie, tak to chodzi, tak to się wszystko sprawuje. Tu nam przeszlifowało, gdzie to jest, o tu. Widać. Dobra. W tym odcinku to było chyba na tyle. Na razie. Siema, hej.